Testamentem. Punkt siódmy. Przechodzimy do tego punktu siódmego, czyli zmiany w uchwale Rady Gminy Porąbka z 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśnie nieruchomości. Proszę bardzo. Proszę Komisję Uchwał wniosku o czytanie treści projektu uchwały. Rada Gminy Porąbka z 22 listopada 2013 roku uchwala uchwałę zmieniającą uchwałę nr 21/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Porąbka uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 21/206/2012 Rada Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza co następuje. Punkt drugi, paragraf trzeci, ustęp drugi otrzymuje brzmienie. Komunalne odpady segregowane z podziałem na odpady biodegradowalne, tak zwane mokre, i odpady surowcowe, tak zwane suche, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzone przez właściciela nieruchomości odbierane będą co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym z zastrzeżeniem ustępu 5. Punkt trzeci, paragraf czwarty, ustęp trzeci, następnie otrzymuje brzmienie. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina Porąbka zawarła umowę na odbieranie albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ilości do 500 kg na rok kalendarzowy od każdego z właścicieli nieruchomości. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Porąbka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi co do treści projektu? Proszę panu radny właśnie. Wprowadzając system odprowadzania odpadów w gminie, podwyższyliśmy opłatę dla mieszkańców. I ponieważ jest to znaczna podwyżka, na pewno oczekują oni, iż standard tej usługi wzrośnie w stosunku do tego sprzed wprowadzenia systemu. Dlatego nie mogę się do końca zgodzić z tą zmianą odnośnie po prostu comiesięcznego odbierania odpadów mokry. Było teraz co 2 tygodnie. Ale również z tym po prostu akurat nie mogę się bardzo zgodzić. Sama uchwała, tutaj zmiana uchwały nie określa, że to jest okres zimowy. Natomiast no, liczymy na to, że po prostu w specyfikacji będzie to określone i dotyczy nie tylko harmonogramu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś uwagi co do treści? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? 3. Kto się wstrzymał? 9 za, 3 przeciw, 2 wstrzymał. Uchwała została przyjęta. 9 głosami za.